Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. W okresie między sesjami Rady Miejskiej, czyli od 2 marca, wydałem 5 zarządzeń, dotyczyły następujących zagadnień. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gminnymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Pińczów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym. Ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu na realizację wyżej wymienionych zadań. Powołania składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko referent do spraw obronnych i bezpieczeństwa w Wydziale Organizacyjnym Urzędzie Miejskim w Pińczowie. Określono sposób realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 2 marca 2020 roku oraz przygotowano projekty uchwał, które będą przedmiotem dzisiejszych obrad. W zakresie inwestycji przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe dla następujących zadań. Remont ulicy Kluka w Pińczowie, remont drogi nr 365-005T w Mozawach Dużych oraz budowa oświetlenia ulicznego w Kozubowie, budowa oświetlenia ulicznego w Sadku, budowa oświetlenia ulicznego w Winiarach, budowa garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej budynku OSP w Kozubowie, przebudowa drogi gminnej miejscowości Pasturka. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej przygotowano i złożono 4 wnioski o dofinansowanie i 4 wnioski o płatność dla programu Czyste Powietrze w Narodowym Funduszu, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Przeprowadzono 8 postępowań w sprawie usunięcia drzew, wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy, wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wydano 7 wypisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 wyryw i 18 zaświadczeń dotyczących braku planu miejscowego oraz w odniesieniu do terenów objętych rewitalizacją. Prowadzono 486 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zaopiniowano 12 wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji polegającej na montażu lub wymianie źródeł ciepła. W zakresie oświaty i infrastruktury społecznej wydano 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Rozstrzygnięto pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Również współpracowano z jednostkami gminy podczas wydarzeń kulturalnych w zakresie promocji. Tak, odbyło się spotkanie z delegacją miasta partnerskiego Kudry. Przypomnę, że to od w tym miesiącu 6 uczniów odbywa praktyki na terenie naszego miasta. Właśnie stąd przyjazd delegacji czy nauczycieli ze szkół z Kudry. Odbył się wermisaż wystawy Ewy Stawiarskiej 7 marca. 9 marca odbył się Dzień Kobiet w Uniwersytecie III wieku. 10 marca pamiętam, odbył się Dzień Sołtysa i walne zgromadzenie członków
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, a 11 marca Dzień Kobiet w PSCK oraz Fundacji Złote Serce. W zakresie innych działań to w ewidencji działalności gospodarczej złożono 2 wnioski o rejestrację działalności, 3 wnioski o zmianę, 4 wnioski o zakończenie, 1 wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. W związku z sytuacją na Ukrainie i dojącą się tam wojną na bieżąco są koordynowane działania leżące w zakresie gminy dotyczące zbiórek darów dla poszkodowanych, organizacją miejsc nocnego wraz potrzeb edukacyjnych i kulturalnych. Odbyło się już kilka spotkań m.in. z dyrektorami szkół i jednostek takich jak Wieczorkie Samorządowe Centrum Kultury, Biblioteka, Miejska Gminna Biblioteka i tak zaoferowaliśmy dla dzieci głównie, które tu przebywają na terenie naszej gminy, zajęcia edukacyjne, ale też zajęcia pozalekcyjne w bibliotece, muzeum oraz w Domu Kultury i tak. Na dzień dzisiejszy chciałem Państwa poinformować, że w Szkole Podstawowej nr 1 do Szkoły Podstawowej uczęszcza 13 uczniów do klas od 2 do 8 i 6 dzieci do oddziału zerowego. Szkoła Podstawowa nr 2 na dzień dzisiejszy uczestniczy w zajęciach w szkole. Do szkoły chodzi 15 uczniów i jedno dziecko do oddziału zerowego. Również w terenach wiejskich uczą się dzieci, które przybyły z Ukrainy i tak. W szkole podstawowej. Halo? Panie Tomaszu, wiem, że pan jest. Dziękuję. Zaraz pana wywołam. Panie burmistrzu, bardzo proszę. W szkole podstawowej Gacki jeden uczeń, dwoje dzieci w przedszkolu. W Bogucicach jedno dziecko w szkole, jedno dziecko w przedszkolu. I w przedszkolu nr 1 Pińczowie 7 dzieci. I przekłon nr 3 i 1. W szkole podstawowej w Łozawach jedno dziecko uczęszcza do przedszkola. W sumie na terenie gminy Pińczów na dzień dzisiejszy w szkołach uczy się 30 dzieci w szkołach podstawowych i 19 dzieci uczęszcza do przedszkoli. Również 11 marca na prośbę naszego samorządu otrzymaliśmy pomoc w postaci darów, które przyjechały z Francji, z miejscowości Kudry i był to cały tir, 32 palety zawierające głównie materiały i środki potrzebne bezpośrednio na linii frontu, czyli m.in. opatrunki, medykamenty, latarki, powerbanki, koce i śpiwory i w dniu wczorajszym przy współpracy i dzięki zaangażowaniu pana Jarosława Kreckiego te wszystkie dary zostały przewiezione na teren Ukrainy. Zakończył się kolejny etap pilotażowego programu Centrum Wsparcia Doradczego wspólnie z partnerami porozumienia OSI po NIDzie i doradcami ze Związku Miast Polskich opracowano zarys wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą Valley Velo, budowa i oznakowanie ścieżki rowerowych szlaku turystycznego NIDA. Dokument został złożony do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w celem akceptacji. Po raz kolejny złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego oraz na przewóz mieszkańców. Wniosek ten nie uzyskał akceptacji Wojewody, który uznał, że nie jest możliwe przyznanie tej dotacji i tym samym odmówił przekazania wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed celem dalszego procedowania. Również podobnie postąpiono z poprzednim wnioskiem gminy Pińczów na modernizację oświetlenia ulicznego, zmianę ławek i koszy w parku miejskim. Dziękuję bardzo.